Chyba jadą po mnie. Będzie duża ryba. Ciekawy jestem, co to będzie. Wow. No, jest rybka. Może być dobra rybka. Będzie bardzo dobra rybka. No, jest dużo, dużo inaczej. Jest! Jest, jest, jest! Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl, z tej strony Cezary. Dzisiaj rzeka Krzna, troszeczkę w innym odcinku, w którym bardzo dawno mnie nie było. Wypad już się zaczął bardzo przyjemnie, już coś połowiłem. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, jakie duże, co połowiłem, to zapraszam do oglądania oraz do subskrypcji, by was nie ominął kolejny odcinek. Także miłego oglądania. No, jest rybka. Może być dobra rybka. Będzie bardzo dobra rybka. Patrzcie, jaki garbus! O kurde! Ale garb duży. Nie mam za bardzo już jak podbieraka wyciągać. Tego może go wysunę tak. Ło! Ale piękny garbus. Patrzcie, jaki ładny. Ale fajny garbus. Fajnie zaciągnął przynętę. Oddaj, jak tu macie zaczepiony. O, jest. Trochę taki mulisty, ale myślę, że 30 cm będzie miał. Chcę tu jeszcze połowić. Trochę fajny, taki zielonkowany. Chcę tu jeszcze połowić, także spróbuję na razie w podbierak go wsadzić. Zobaczyć, co się tutaj będzie działo jeszcze. Podbierak położymy tutaj w ten sposób. O! Kiedyś fajnie tu się łowiło w tych odcinkach. Teraz troszeczkę to zarosło. No, jest dużo, dużo inaczej. Jest! Jest, jest, jest! O, proszę. Jest okoń. Ale ładny okoń. Patrzcie, jaki garbus. Ła, ale fajny garbus. Ale śliczny garbus. Tu będzie 30. Tu będzie znowu 30. Pierwsza już. Patrzcie, jaki duży. Ale piękny garb. Coś czuję, że dzisiaj będzie wesoło. To już jest dzisiaj drugi taki fajny. Także patrzcie, jaki ładny. Drugi niech na razie leży sobie tutaj. Później jak będę zmieniał miejsce, to je wypuszczę. Nie spodziewałem się, że po dwuletniej przerwie od tego miejsca, bo w tamtym roku tutaj praktycznie nie chodziłem, że tu będą się działy takie fajne sceny łokoniowe. Także bardzo, bardzo przemiło. Wyrzucam tak troszeczkę na środeczek i razem z tym nurtem ten paproch delikatnie spada i sobie go podciągam
No, zapowiada się przemiło. Proszę, nie zaczep. Jakiś zaczepik jednak złapałem. No ale zobaczymy, czy jeszcze jakieś się przymeldują stąd. Mam taką nadzieję, w każdym bądź razie jeszcze mam kawałek tej rzeki do sprawdzenia. Także jeszcze będę chciał tutaj połowić. No i właśnie musiałem zrobić zestaw, bo zerwałem, tak więc pokażę wam ogólnie cały sprzęcik. A mianowicie w użyciu jest kołowrotek Ryobi Slam na żyłce niebieskiej, o koniówce Dragon Millennium, tutaj spinning Diaflex, jig od 2 do 15 gram wyrzutu. Także zestaw to boczny trok. Już wam go tutaj bliżej pokażę. A mianowicie tutaj mam, ja stosuję krętlika potrójnego, żeby paproch troszeczkę mniej się kręcił. Tutaj jest jakieś 20 cm między ołowiem a krętlikiem. Natomiast paproch jest 3 razy długość tą, którą mam od krętlika do ołowiu. I tak to wygląda u mnie. Także łowimy dalej. Kilka rzutów już wykonałem, miałem jeden zaczep po drodze i coś czuję, że chyba je stąd wypłoszyłem, tak więc za chwilę trzeba będzie wypuścić te dwa. Oczywiście je zmierzę, zobaczę ile będą miały centymetrów, ale jeszcze ten jeden rzut taki badawczy, czy na pewno odeszły stąd, wykonałem, chyba że nagle zaraz będzie jakieś branie i się okaże, że jeszcze są. Na to liczę, ale rozum mi podpowiada, że po takiej zrywce i podejściu pod brzeg już ich tutaj nie ma. Tym bardziej, że jeszcze zaczep jest. Dobra. Dobra. Ściągamy zestawik. Piękna dzisiaj jest pogoda, prawda? Słoneczko, ale później ma się popsuć. Ma się popsuć i to mocno popsuć. Ma padać deszcz, śnieg. Ale co tam? Dobra. Tutaj sobie przygotuję miareczkę. Tak jak powiedziałem, będę chciał je zmierzyć. Ile mają centymetrów? Tak przypuszczam, koło 30 będą miały. Fajne garbuski takie. Bardzo fajne. Takie garbuski już bardzo miło się łowi, także nie ma co się oszukiwać. O, nie wiem, czy to będą małe garbusy dla kogoś, czy to duże. Dla mnie to są fajne, grube łokonie. Pierwszy ma 28,5 cm. Taki piękny, spasiony. Drugi będzie albo ciut większy, albo taki sam rocznik. Ale gruby na pewno jest. No ciutkę mniejszy, 27 cm, także takie fajne. Także takie dwa fajne garbusy, no, grube, nabite, śliczne rybki. Ależ ja lubię łowić takie okonie. Naprawdę to jest bardzo fajna zabawa. Trzeba tutaj zejść delikatnie, żeby się też nie skąpać, ale żeby je też delikatnie wypuścić. Dobra, zmykaj. Mistrzu, rośnij. Podszedł do mnie tutaj. Stoi drugi. O, super. Fajnie odeszły. Także pięknie. Dwa takie fajne garbiki na dzień dobry z rzeki.
na której z miejsca, którym dawno nie byłem, wiatr mi bardzo uprzykrza życie, bo niesamowicie mocno wieje. Kolejna miejscówka, kolejny rzut. No i zobaczymy, czy uda się stąd wyciągnąć jakiegoś garbuska. Też tutaj kiedyś się łowiło fajnie. Tutaj jest bardzo ciężkie łapanie, bo bardzo dużo jest czepów, który właśnie miałem. Ale gdzie patyki, tam wyniki, jak to mówią. No już mamy jakiś kawałek ziela. Już w rzece zostawiłem dwa zestawy, także już dwa razy siedziałem i wiązałem. Nie jest to za miłe, bo lepiej by było spędzić ten czas na łowieniu niż na wiązaniu zestawu. No ale niestety. Siedzi jakaś rybka. Będzie okonek, wydaje mi się. Znowu ładny. Patrzcie, jaki ładny okoń znowu. Piękna. Piękna bestia. Ała. Bardzo delikatnie zapięty. Dobra, trzeba znowu podbierak rozłożyć. Na razie położyć, bo z tego miejsca będę chciał też wykonać kilka rzutów. Sobie leży w wodzie, żeby mu nic nie było, a ja jeszcze tutaj wykonam kilka rzutów. Tutaj też lubiały stać garbuski, dlatego tutaj porzucam parę razy, takie spowolnienie delikatne. No i zobaczymy, czy jeszcze się jakieś będą meldowały. No z tego miejsca wyszedł niestety tylko jeden garbek. Także składamy i lecimy dalej w następne. Też taki fajny przyjemniaczek. Myślę 23-4 cm. Fajne, piękne te okonie skrzyny. Bardzo ładne. Zmykaj. Od razu w brzeg wcisnie. Czyli one siedzą bardziej, wydaje mi się, w brzegach jak na otwartym. Dlatego też tyle mam zrywek. Dobra, idę dalej w tamtą stronę. Jest, właśnie był. To był teraz szczupak. No i oczywiście obcinka, bo jakże by inaczej. Wyszedł dosłownie gdzieś stąd. Taki prawie że wymiarowy
może wymiarowy, no ale mi poprocha już zawinął skubaniec. Ajajajaj. No i jak widać, coś tam się dzieje, ale postanowiłem cofnąć się w górę rzeki, gdyż tutaj, tak jak widzieliście, wyszedł szczupak, oczywiście obciął paprocha, ale ten rów mi już nie pozwalał iść w dół rzeki, dlatego też postanowiłem cofnąć się jeszcze do miejsca, w którym złapałem te dwa fajne okonie. No i zobaczymy, czy tam coś będzie się jeszcze działo. Także lecę w tamtą stronę pod wiatr, ciężko, no ale lubimy wędkować, także żadne warunki atmosferyczne nie są nam złe. Chyba jadą po mnie. Nie, tak serio, jadą po drugiej stronie ścieżką rowerową i temu sygnały mają włączone. Zobaczymy, czy tutaj jakieś okonie nocują. Kiedyś tutaj fajnie się łowiło, powiem szczerze. Tutaj z tego zakola wychodziły fajne garbuski. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze lubi stać. No ale to chyba będzie jedno z ostatnich miejsc. Może jeszcze w drodze do samochodu zatrzymam się w jednym, ale to zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj będzie branie przede wszystkim. Przydałby się jeszcze na rybka, bo trochę tak mało, trzy okonki, obcinka szczupaka. No, jedna rybka była na kiju, ale spinka szybka. No ale i tak miło w taką pogodę pospacerować sobie nad rzeką z kijem. Jest ryba, ale jest ryba, patrzcie, będzie duża ryba, ciekawy jestem, co to będzie. Wow. No może być albo coś podpięte, albo szczupak, albo taki ładny okoń. O kurde, ale będzie ryba, co to będzie, ale szczupaczysko. Ale szczupaczysko, patrzcie, co on robi. Ale szczupak, będzie ładny szczupak. Jeszcze na koniec dzisiejszego dnia się zamelduje szczupak. A on jest podpięty. Tym on jeszcze nie obciął mi. On jest podpięty. Ale ciśnie. No proszę. Szczupaczek w taką porę jest. O. No niestety, on nie wie, że jest okres ochronny, a poza tym stał na dnie. No uspokój się, stał na dnie i się biedakczyna podpięła mi pod płetwę. O. Taka mami, myślę, że gdzieś koło 60 cm ma. Nie będę nawet jej mierzył, bo ma okres ochronny, pewnie ma jeszcze dużo ikry. Także trzeba ją gdzieś grzecznie, szybko wypuścić. Tam podejdę, ją wypuszczę. Także taki mamusia. Mamusia pełna ikry. No tutaj cię wypuszczę. Grzecznie sobie odpływaj. W maju bierz. Fajnie poszło. Stanęła sobie na dnie. No i korciło, korciło i wykorciło. Z tego oto miejsca bach, melduje się szczupaczek. Taki koło 60 cm. Nie mierzyłem, jak najszybciej do wody, bo one już powoli brną w stronę tarła. No i ostatnie miejsce na dzisiaj. Tutaj ze dwa rzuty wykonam i czas się
zawijać do domu. Zobaczymy, czy stąd wyjdzie jakaś chociaż jedna rybka. Nie liczę na to do końca, bo jest tutaj dużo zaczepów, ale w poprzednich latach lubiały stać w tym miejscu konie. Dlatego poszedłem po tropach lat poprzednich i myślę, że spróbuję tutaj rzucić. A czy coś się uda? Już mam jakiś czepol. No właśnie. No właśnie. No, na szczęście się udało. Nie. Szkoda mi zestawu kolejnego. Tutaj bardzo mocno to miejsce zarosło i niestety nie będzie dawać ryby, nawet jeśli one są, a przypuszczam, że jakieś tutaj są, ale ciężko by było je wyholować. Tak więc tyle z dzisiaj. Miło pospacerowane, jakieś tam ptaszki nagrane, rybki też były. Wędka, woda, człowiek, miła zabawa. Zaraz ci wrócę. Tak więc zapraszam do subskrypcji na inne odcinki oraz na linki w opisie. Tam macie kody rabatowe do sklepu wędkarskiego. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.